I to się udało. Czekamy, tak więc już tylko na sygnał do startu i wystartowały. Bardzo równy start, 9 koni na starcie tego wyścigu. Troszeczkę za stawką jest Matrix, a na prowadzeniu jest Czareria. Obok niej po zewnętrznej galopuje Galerianka. Jest tam również super Quick. Czareria odpada na pozycję trzecią. Na pierwszych dwóch miejscach są Galerianka i Super Quick. To one nadają bardzo mocne tempo tej gonitwie. Na trzeciej pozycji jest Czareria, na czwartym miejscu jest Yam Jambalaya. Blisko tam jest również Ice Loyli, a także Dasko, następnie Zef, a stawkę zamyka Symetria, chociaż nie, jeszcze daleko, daleko za stawką jest debiutujący Matrix. Konie mają jeszcze około 1200 metrów do pokonania. Na prowadzeniu jest Super Quick, na drugiej pozycji jest Galerianka, na trzecim miejscu jest Czareria, to jest prowadząca trójka, która no nieznacznie oddaliła się od reszty stawki w odstępie za tą prowadzącą trójką. Na czwartym miejscu zdaje się, że jest Ice Loyli, na piątej pozycji Yam Jambalaya, następnie Symetria i konie teraz wchodzą już w zakręt. Na prowadzeniu jest Super Quick, na drugiej pozycji jest Galerianka, na trzecim miejscu Czareria. Już się stawka troszkę zgrupowała, sześć koni galopuje blisko siebie. Super Quick jest na prowadzeniu, na drugim miejscu jest jeszcze Galerianka, ale Czareria już ją doszła. Jest tam blisko na trzeciej pozycji. Tutaj zaczynają się konie grupować przed wyjściem na prostą finiszową. Jeszcze około 600 metrów pozostało do celownika. Wyprowadzać będzie Super Quick, chociaż zdaje się, że tam blisko jest również Ice Loyli, blisko jest także Galerianka, za nimi Czareria, jeszcze około 500 metrów do celownika. Na prowadzenie wysuwa się tutaj Galerianka, Czareria też bardzo dobrze galopuje, a po zewnętrznej jeszcze idzie dobrze Ice Loyli, ale to Czareria na 300 metrów przed celownikiem obejmuje prowadzenie. Na drugiej pozycji jest Galerianka i ta dwójka wyraźnie odrywa się od reszty stawki. Jeszcze tylko 200 metrów do celownika, Czareria i Galerianka, Czareria i Galerianka, jeszcze 100 metrów do celownika. Czareria ma przewagę i zdaje się, że doprowadzi tutaj ją do zwycięstwa. Czareria wygrywa, na drugiej pozycji jest Galerianka, na trzecim miejscu Zef, na czwartej pozycji Ice Loyli, następnie Symetria, Yam Jambalaya, Super Quick, Dasko, a w odstępie za stawką jeszcze 200 metrów do celownika ma debiutujący w tej gonitwie Matrix. I w tym momencie kończy swój wyścig Matrix. Oznaczona numerem 8, klacz Czareria, dosiadana przez Aleksandrę Kaletę jako pierwsza minęła celownik. Zaczekajmy jednak na oficjalny wynik komisji technicznej.